Elfy tutaj Olga i moi drodzy, dzisiaj witam was w Crowscare, czyli historia małego stracha na wróble. Jednakże warto jest wspomnieć, iż jest to gra horror, kochani, więc jeżeli ktoś jest wrażliwszy, to nie polecam oglądania tego odcinka. Jednakże to chyba by było wszystko na teraz. Pozbieraj największe dynie na południowo-wschodnich grządkach, przegoń wszystkie ptaki i zobacz co u Hailey. Następnie wróć i ustalimy co dalej. A ty, tatku, co w tym czasie będziesz robił? Posiedzę o tu i odpocznę. Muszę w końcu oszczędzać siły na święto zbiorów. Nawet tyćkę magii nie możesz użyć dla mnie? Ten jedyny raz? Wybacz, Ryo. Wiesz, że muszę oszczędzać moje magiczne siły. Jeżeli je zużyję na pomoc na farmie, to nic nie zostanie na święto zbiorów. Jesteś moim małym czempionem. Poradzisz sobie, prawda? No chyba, że... Ha? Tak, jestem czempionem! Zrobię to! W końcu już to robiłem! Możesz na mnie liczyć, tato! Zrobię to w mgnieniu oka, szybciej niż rzucisz jakikolwiek czar! Haha, też tak myślałem! Jeżeli zapomnisz, co trzeba zrobić, to po prostu zapytaj! Wiesz, mógłbyś to też zapisać w dzienniku, który ci dałem! Nie widziałem, byś go kiedykolwiek używał! Po co miałbym tam pisać, skoro mam ciebie na miejscu? Prawda, prawda! W każdym razie, będę tutaj czekał! I tak byś nie odszedł daleko. Już się biorę do roboty! Dobry chłopiec. Poza tym wszystkim mam dla ciebie kolejne zadanie, więc nie zapomnij, wrócisz jak skończysz. Jasne. Poruszę się klawiszami super, moi drodzy. Kwestia jest taka, że ja już nie pamiętam, co ja miałam robić. Boże, drogi! No to świetnie. Nasz tata nam mówił, ej, to może sobie zapiszesz i nasz bohater powiedział, nie, no co ty. Aha, no i widzę. Kochani, z tego co pamiętam, wydaje mi się, iż mamy ogarnąć jakieś dynie, tak mi się wydaje, i mamy do kogoś zagadać, tak? A jedyna osoba, która się tutaj gdzieś, nie wiem, kręciła, zniknęła? Halo, to mój dom, nie twój! A, poczekajcie. Czy my mamy w takim razie... Mnie nie przestraszysz, młody Boże, przepraszam! Kruku! Wow, ty mówisz! No, i co z tego? A, nic, nic, to znaczy spotkałem sporo mówiących ptaków. Po prostu, czemu tak podejrzanie kręcisz się wokół mojej farby? To jest dziwne, nie sądzisz? Słuchaj, młody, próbuję ci pomóc. Coś złego nadchodzi. Ha? Ale co? Nie możesz się doczekać święta zbiorów, prawda? Tak, czemu pytasz? Ktoś chce je zrujnować, bardziej niż możesz to sobie wyobrazić, ale myślę, że jeżeli będziesz ostrożny, to wszystko będzie dobrze. No dobrze? Czemu mi to mówisz? Bo dzieciaki takie jak ty potrzebują lepszego zrozumienia niebezpiecznych sytuacji. No ale nawet niektórzy dorośli nie rozumieją, że niektóre ptaki są za duże, by je wystraszyć. Ale jesteś tylko małym ptakiem! Zamknij się, ale miej oczy szeroko otwarte, młody. I trzymaj się z daleka od lasu, jasne? Oby to było nasze ostatnie spotkanie. Bądź ostrożny, nie chcesz, byśmy się znowu zobaczyli. Okej, to było mega, słuchajcie, dziwne. W takim razie weźmy te wszystkie kruki. To już wszystkie ptaki. Mam coś jeszcze do zrobienia? Okej, super. Czyli w takim razie nasz główny bohater będzie nam coś, wiecie, jakby nas kierował w te zadania, bo ja zapomniałam oczywiście, że tak. Coś jeszcze z dyniami mieliśmy zrobić. Malutka dynia, nie gotowa do zebrania. Aha, czyli mieliśmy zebrać dynię. Malutka dynia jeszcze nie gotowa do zebrania, a tutaj jakbyśmy mogli... przejść? Haj? Nie? Dobra. Tutaj wszystkie są niegotowe do zebrania, ale chyba jest przejście właśnie z drugiej strony. Pokaźna dynia! Byłabyś świetną dynią na lampion Halloween. Bądź na ciasto dyniowe. Super, w takim razie jeszcze weźmy tę. Pomarańczowe są najlepsze. Nie mów innym tym, już to powiedziałem. Jejku, jaki nasz po prostu, moi drodzy, ten bohater główny jest strasznie uroczy. No patrz, gdybym nie był taki silny, to miałbym problem z podniesieniem ciebie. Aha, i tutaj jeszcze jest jedna dynia. Weźmy sobie ją, kochani, i mam pewne wątpliwości, iż jeżeli zawsze jest to gra horror, to musi się zdarzyć coś naprawdę przerażającego, okropnego i naprawdę wprawiającego nas w niemiły nastrój i ja się boję, że to wszystko stanie się temu małemu bohaterowi, okej? Jakaś ty idealnie okrągła, wszyscy by się o ciebie pobili. To chyba największe dynie na tym polu. Coś mi zostało do zrobienia? Nie wydaje mi się. Aha, chyba jeszcze mieliśmy z kimś porozmawiać, więc może to? O nie, Hailey, tak, to było to imię, moi drodzy. Ptaki znowu dobrały się do tej słomy? Nie martw się, naprawię cię. Ooo. I słuchajcie, naprawiliśmy od razu lepiej. Oj, Hailey, nie jesteś najlepszym strachem, co nie? Co jeszcze mam zrobić? I to chyba wszystko. Powinienem wrócić do taty i powiedzieć, że skończyłem. Cudnie, w takim razie powróćmy tutaj.
Tato, skończyłem! Już? Szybki jesteś. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Co jeszcze potrzebujesz? Masz. Spakowałem kilka małych dyń. Zanieś je do biblioteki. Chcą nimi udekorować okna. Znasz drogę, prawda? Pewnie. To zielony budynek przy wejściu na główną ulicę. Z przodu mają wystawionych dużo żółtych dyń. Dokładnie tam. Jesteś bardzo mądrym chłopcem, Rio. No pewnie. Mógłbym sam zająć się całym gospodarstwem. Haha, spokojnie, spokojnie. Co jakiś czas nadal zaplątujesz się w wężu do podlewania. Jestem mały, ale zaniosę te dynie trzask prask. Pozdrów ode mnie tych bibliotekarzy. No dobrze, kierujmy się gdzieś chyba w stronę miasta. Czy to jest coś do zrobienia? Wiadro odstanej wody. Niebo dla owadów. O, u mnie też, moi drodzy, przy domu taka była właśnie miednica z wodą. Ja się tak zawsze wkurzałam, że czemu po prostu tej wody nigdy ktoś po prostu nie wyleje. No ale... Rio, proszę nie odchodź za daleko. Przepraszam, tato. Czyli to nie jest w tę stronę? Jakby, przepraszam, tato, ja chciałam pójść do biblioteki, ale rozumiem, że to nie jest w tę stronę? Pomijając to, że tam prowadzi nas droga, no ale dobra. Przejdźmy sobie w takim razie może tutaj na dół, okej? Tu jest nasz domek i, moi drodzy, tędy może byśmy przeszli? Dobra, to jest nasze pole. Halo, halo. Gdzie jest ta droga kierująca do miasta? Może w tę stronę, na dół ekranu? Dobra, jest, jest, mamy. O, tu jest mnóstwo Haileys? Nie wiem, tych innych, moi drodzy, po prostu strachów na wróble, chyba tutaj dziewczynek. Przyjazny strach, elegancko ubrany. Okej, tutaj będzie mówić to samo. W porządku, tutaj mamy bibliotekę, ale jeszcze chciałabym porozmawiać może z tymi ludźmi? Zawsze jest dobrze ci widzieć, Rio. Embry, cześć, Rio. Ładne ubranie, wyglądasz, jak to się mówi, modnie. Haha, dzięki, własnoręcznie wybrane. Ma pani świetny gust, pani Oliver. Haha, dziękuję. Dzień dobry, Rio. Jak się miewa twój tato? Dobrze, przygotowujemy się na święto zbiorów. Dlatego jesteście w mieście? Nie, przyjeżdżaliśmy obok, ale skoro święto ma miejsce, to zostaniemy na kilka dni. Widzę, że jesteś z mamą i doktor D. A gdzie twój tato? Szuka kogoś do naprawienia wozu. Zepsuł się, gdy wjechaliśmy do miasta. Przynajmniej mamy święto do celebrowania, czekające naprawę. Tak, powinniście częściej wpadać do miasta, także bez święta. Brakuje mi cię. Mi ciebie również, Rio. Może pewnego dnia razem gdzieś pójdziemy. Oj, bez nas? Tęsknilibyśmy za wami. Jej, Embry, dlaczego ty możesz mieć trzech rodziców? Mam szczęście, haha. I to jakie? Rio, mówiłeś coś? Nie, nie, tak sobie tylko myślę. Do zobaczenia podczas święta. Miłego dnia. Tutaj wspaniale jest tutaj być na jesień. Prawdziwa rozkosz. Do końca, moi drodzy, nie rozumiem. Na zasadzie, okej, przypuszczam, że jesteśmy chyba niezwykłym raczej dzieckiem. I tutaj nasz tato może nas stworzył, wiecie, albo włożył duszę jakąś w strach na wróble, ponieważ on ma tutaj rodziców, a my mamy tylko tatę. No dobrze, rozejrzyjmy się dalej. Tych dwoje ciągle coś knuje. Są bardzo uroczy, będę szczera. Bardzo mi się również podoba ten posąg. Posąg ku czci bogini Luciany. Luciany jest boginią natury. W noc zbiorów jej kielich wypełnia się światłem księżyca. W zamian za tak wytrawny napój Luciana obdarowuje wszystkich obfitymi zbiorami. To już prawie twój tydzień, Luciano. Nie mogę doczekać, by świętować święto zbiorów z tobą. Święto księżyca musi być pyszne. Okej, mamy tutaj w takim razie, moi drodzy, kolejną rodzinę. Nekrotary. Hej, Rio. Rio, dobrze cię widzieć. Dzień dobry, pani Mafuma. Podoba mi się twój sefeter. Boże, chciałam już sekret, moi drodzy. Chyba zbyt mocno wchodzi mi ten vibe horroru, tak? Dziękuję, jesteś uroczy. Rio, Rio, szliśmy na obiad. Dołączysz do nas? Będzie nam bardzo miło. To strasznie miłe, ale mam kilka spraw do załatwienia dla taty. Może innym razem. Oj, nie mógłby sam się tym zająć? Byłoby super, jakby z nami zjadł. Niestety, nie w czasie święta zbiorów. Tato, no wiesz, nie może chodzić. Czekaj, serio? Myślałam, że wiesz. Dlatego zawsze się unosi nad ziemią. Myślałam, że robił to dla zabawy. Nie, używa jakiejś dziwnej magii lewitacji, by się poruszać. Coś w tym stylu. Ale kiedy święto zbiorów się zbliża, to oszczędza całą magię na pokaz fajerwerków dla wszystkich. Właśnie dlatego nie rusz się dużo, by zaoszczędzić tyle magii, jak to możliwe. I dlatego to ja zawsze mu pomagam, by się nie nadwyrężał z błahych powodów.
To chyba ma sens, ale uda nam się razem spędzić czas podczas święta zbiorów, prawda? Jasne, że tak. Jestem strasznie podekscytowany. To będzie tak naprawdę moje pierwsze. Niemożliwe, serio? Czy ty nie mieszkasz tutaj? Jakim cudem nigdy nie byłeś na żadnym? Czy ono nie jest coroczne? Pamiętam, jak tu przychodziłam ze znajomymi, zanim cię poznałam. Jest, jest. Ja po prostu jestem zawsze w łóżku przed wschodem słońca. Że co? Trochę wcześnie. Wiem, ale praca na gospodarstwie jest męcząca. Poza tym tato mówi, że noc potrafi być niebezpieczna. Ale też już mówi, że jestem wystarczająco duży, by stawić czoło tej nocy. Więc jestem podekscytowany, by być na zewnątrz w nocy. I to podczas święta zbiorów. Będzie czad. W takim razie nie mogę się tam ciebie doczekać. Okej, może tutaj jeszcze ta pani? Aha, dobrze, czyli ona nic innego dalej nie mówi. Moi drodzy, mamy już pewne jakieś skrawki, prawda? Czyli nasz tato jest czarodziejem, przypuszczam, że również nas, można powiedzieć, nie wiem, wskrzesił, raczej nie wskrzesił, raczej włożył może magię w tutaj zwykłego tego stracha na wróble, ale nie wiem, zobaczymy. Przejdźmy w takim razie teraz może do tej biblioteki. Co jeszcze również mnie interesuje, to te inne budynki, ponieważ chciałabym jednak wiedzieć jak najwięcej. Raz jeszcze dzięki, Rio. Żaden problem, okej. Okay. Możemy teraz w takim razie wrócić do taty, ale czy są jakieś możliwości, żebyśmy weszli do innych sklepów? A co, gdy coś ci się rozerwie, to po prostu to łatasz, ponieważ jest to sklep, moi drodzy, z ubraniami. Jaki jest sens noszenia łatych ubrań na farmie? Dobrze, czyli nie możemy przejść tutaj. Może ten drugi budynek obok biblioteki będzie przydatniejszy? Sklep wielobranżowy. Zawsze gdy odwiedzasz to miejsce, pan Waszu przemyca ci cukierka spod lady. Nawet ty tato go przekonuje, że masz w domu wystarczająco dużo słodyczy. Można to kupić nie tylko słodycze, ma bardzo dużo wszystkiego. Ale ty tu przychodzisz głównie po cukierki. Okej. Okay. Czyli wciąż nie mamy jakichś większych informacji. Może tutaj? Piekarnia Kaiszy. Mimo, że iż nigdy nie byłeś na święcie zbiorów, to tato zawsze przynosił smakołyki, byś miał na rano. Zawsze są tak pyszne, więc tym bardziej się cieszysz, że tym razem zjesz świeże. Aha. I tu jest kolejny jakby budynek biblioteki? Nie, ogrodnicze sprawunki u Terry'ego, ale jest napisane chyba library, nieważne. Wpadasz tu czasem z tatą, gdy trzeba coś wymienić w gospodarstwie. Bez względu na porę dnia czy roku, Terry zawsze ma świeżo ścięte, piękne róże na wystawie. Też musi być swego rodzaju czarodziejem, mimo iż ciągle temu zaprzecza. Okej, czyli wiemy, że już jest jakby większa ilość czarodziei. Miejska apteka. Nieczęsto się tutaj przychodzi. Gdy jesteś chory, to tato robi jakieś medyczne napoje. Oczywiście nie jest w stanie zawsze służyć pomocą każdemu, więc... apteka jest użyteczna. A tak naprawdę to jesteś prawie pewien, że i oni czasami kupują mikstury od twojego taty. Może jak sam się nauczysz je robić, to zobaczysz ich w kilka swoich. Dobra. Czyli przeszliśmy już, wydaje mi się, całe tutaj miasteczko, dowiedzieliśmy się największej ilości informacji, którą możemy. Wykonaliśmy również zadania dla taty, przejdźmy do niego. Oho, niebo jest takie ładne. Jezu, ja już dostałam zawału serca, tu się jeszcze nigdy nic nie dzieje. Nie mogę to czekać, gdy ujrzę zachód słońca na własne oczy. To zaiste, zapierający dech w piersi widok. Po święcie zbiorów możesz siedzieć tutaj ze mną każdego wieczoru, jeżeli będziesz tylko chciał. To brzmi przyjemnie. Muszę czekać aż do święta zbiorów? Nie mogę już teraz go oglądać z tobą? Myślę, że noc święta zbiorów sprawi, że będzie to wyjątkowe wydarzenie. A chciałbym, by twoje życie było pełne wyjątkowych wspomnień. Nie zgodzisz się ze mną? Chyba masz rację. Jak było w mieście? Biblioteka pokochała dynię? O tak, bardzo! Nigdy byś nie zgadł. Spotkałem Embry oraz Nekotary. Nekrotary. Naprawdę? To wspaniale. Jak było? Z Embry była mama i doktor D. Tak? Jak się twoja mama miewa? Jego mama? Chyba zabawne, to samo zapytała o ciebie. To bardzo miłe. W każdym razie przyjeżdżali przez miasto, kiedy zepsuł się ich wóz. Jest naprawiany, więc zostaną w mieście na święto. Wspaniale! Nie, że zepsuł się ich wóz oczywiście. Ale cieszę się, że będziesz mógł spędzić z nimi znowu czas. O tak, Embry jest cool. Uwielbiam, gdy jest w mieście. A Nekrotari? A, tak, tak. Też była ze swoją mamą. Zaprosili mnie na obiad, ale powiedziałem, że potrzebujesz pomocy na farmie. Oj, nie musiałeś. Przecież bym ci pozwolił. Zawsze wracasz do domu na czas. Wiem, mimo wszystko. Lubię jadać obiad z tobą, tato. To bardzo miłe. Jesteś uroczym dzieckiem. Tato?
Mogę się o coś zapytać? Oczywiście. Widząc wszystkich z ich mamami dzisiaj, zastanawiałem się, powiesz mi kiedyś o mojej? Ryo, już o tym rozmawialiśmy, czyż nie? Nie masz mamy. Stworzyłem cię używając magii ze słomy oraz kosmyku moich włosów. Jedyna różnica pomiędzy tobą a Hailey jest taka, że ty potrafisz mówić. Ciągle tak mówisz. Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? Wszyscy mówią, że jesteś potężny, ale nawet ja uważam, że nie mógłbyś władać taką magią. Nigdy, nigdy, nigdy nie słyszałem, by ktoś został ożywiony przy pomocy magii. Haha, myślisz, żebym nie podołał? Jak umiesz, to pokaż. Chcę to zobaczyć. Nie dzięki. Jedno dziecko mi wystarczy. Czy mam coś jeszcze do zrobienia przed zachodem słońca? Potrzebuję trochę grzybów do eliksiru, które muszę zrobić, ale one rosną tylko w lesie. Jutro po nie pójdę. Ale tato, co z twoją magią? Myślałem, że musisz ją oszczędzać. Mogę użyć troszkę na spacer do lasu na godzinkę. Mógłbym je zebrać, tato. Wtedy ty nie musiałbyś się o nie martwić. Nie, nie. Nie chcę, byś to zrobił. Las jest niebezpieczny. Chodzą słuchy, że zła wiedźma tam mieszka. Podobno zjada dzieci. Akurat. Założę się, że tą wiedźmą, o której ludzie mówią, jesteś ty. Nie żartuj tak, Ryo. Zaczyna się. A! Przepraszam, tato, nie chciałem! Naprawdę, nie przejmuj się tym. Jutro po nie pójdę, wszystko jest w porządku. Okej, no i? I? Kocham cię! Ja ciebie też, tato. Już prawie czas na łóżko. Chodźmy do środka. Jutro będę miał dla ciebie kilka rzeczy do zrobienia. Chodź, uśpimy cię i widzimy się rano. W porządku? Tato już śpi. Bez problemu znajdę te grzyby. On sam mówił, że jestem na tyle dorosły, by poradzić sobie z jakimkolwiek niebezpieczeństwem w nocy. Na pewno będzie pod wielkim wrażeniem, gdy mu pokażę, że mogę samemu iść po te grzyby. A on nie będzie musiał marnować na to magii. Las jest tuż obok domu, więc nawet jeżeli się zgubię, to będę blisko. Jedynie potrzebuję lampion. Nie wiem dużo o nocy, ale wiem, że wtedy robi się ciemno. Podobno bardzo ciemno. Ale kiedy tato musi widzieć w ciemności, zawsze zabiera ze sobą stary lampion. Nawet nauczył mnie, jak go używać. Powinien być... O, jest! A teraz muszę po prostu być bardzo cicho. Nie mam możliwości, żeby tam nie iść. Nie mam możliwości, żeby jednak się nie kierować do tego lasu. Wow, to jest noc? To takie dziwne. Skoro to jest noc, to tam u góry musi być księżyc. Rzeczywiście jest przepiękny, ale ja już się stresuję, tak? Proszę bardzo. Co się z nami dzieje? Ha? Co się wydarzyło? Co to? Moje ręce! Słoma! Co mi się stało? Tato mówił prawdę? Wiedział, że jeśli bym wyszedł, to bym to zobaczył. Naprawdę jestem strachem na wróble. Ale ja nie rozumiem. Zawsze mówił, że byłem strachem na wróble, nawet gdy mu nie wierzyłem. Myślałem, że żartował. Czyli, o, słuchajcie, on nawet nie wiedział, kim jest. On naprawdę myślał, że jest takim po prostu dzieckiem. A więc... To nigdy nie miała być tajemnica. Czemu mi nigdy nie pozwalał wychodzić w nocy? Dziwne. Czuję się inaczej, ale mimo to nadal sobą. Nie ma na co czekać, pójdę po te grzyby. Nie musisz teraz chodzić do domu. A może ja chcę wrócić do domu? No dobrze, czy możemy w takim razie porozmawiać z tą Hailey? Wysyła ci ciepły uśmiech. Okej, czyli ona w takim razie nic nie chce nam powiedzieć nowego. Myślałam, że ona w jakiś sposób też się ożywi, chociaż nasz tata powiedział, że nie potrzebuje kolejnego dziecka, ale wiecie, ja wciąż miałam takie... jakieś takie przemyślenia. Zejdźmy tutaj, to jest ten koleś. Hej, młody, głupiś? Hej, to znowu ty! Co ty tu robisz? Nie powinieneś być w łóżku? Skąd wiesz? Powinieneś wrócić do domu. Wiedźma, o której mówią, to nie żarty. Tak? Po prostu idź do domu, młody. Tak zrobię, tylko najpierw muszę zebrać kilka grzybów dla taty. Oby prędko. Czy ja mogę wrócić do domu? Nie, nie możesz jeszcze wrócić, musisz zebrać grzyby. Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę wrócić? Ja się boję! Ha? Co to był za hałas? Co? To ja? Nic nie poczułem. Ja jestem cały ze słomy? Rozumiem. To dlatego pewnie nie było wolno mi wychodzić. Gdyby ta dziura była większa, wszystko mogłoby mi z nogi wylecieć.
Nie, wszystko jest dobrze. Tato i tak wkrótce miał mnie wypuścić w noc święta grzybów, więc na pewno uważa, że jestem wystarczająco duży, by o siebie zadbać. Ja rozumiem, że dzieci chcą pomagać rodzicom. I ja rozumiem, że dzieci są odważne, waleczne i wszystkie te pozytywne cechy, kochani. Ale naprawdę, jak rodzic mówi, to lepiej mu zaufajmy, bo on serio z jakiegoś powodu wie lepiej. Małe zadrapanie mnie nie przestraszy. Po prostu wcisnę słomę do środka, przykryję błotem, a gdy wrócę do domu, zaszyję. Tak, i plan gotowy. Potrafię sobie poradzić w nocy i z tym też. Nawet tato tak uważa, prawda? Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, kochani. Kierujemy się dalej. Są tutaj dwie drogi. Wybiorę na razie tą. Okej. Okay. Przypuszczam, że tu jest jakaś tabliczka. Las jest niebezpieczny. Strzeż się wiedźmy, która tutaj żyje. Na pewno nie możemy wrócić. Tutaj są jakieś rzeczy, nie? Na ziemi leży stary plecak. W środku jest pusty. Pasek jest zerwany. Chyba ktoś uznał, że nie warto go naprawiać. A może ten ktoś również wybrał się do lasu i po prostu coś go wzięło, tak? Ale czemu nie został zabrany do domu? No z jakiegoś powodu! No dobrze, zejdźmy w takim razie na dół dalej. Tu jest wiele dróg. Nie wiem, którą się poruszać. Strzeż się wiedźmy, nie przemieszczaj, nie chodź przez las samotnie. Nie zostawię w lesie zbyt długo. Ona jest czymś więcej niż się wydaje. Czym? Czym jest w takim razie, kochani? Czy to rzeczywiście jest nasz tata? Jakby, bo ja... Tu się coś rusza. Zobaczmy, co tu jest. Zwykły krzak. Aha. Okej. Nie wiem, kim jest ta wiedźma, moi drodzy. Przypuszczam też, że ta gra ma mnóstwo zakończeń. Więc zobaczmy... Aha, to jest kamień? Okej. Okay. Tych grzybów w ogóle nie ma, skarby, jakby będę z wami szczera, gdzie są te grzyby, tak? Kolejna tabliczka. Tu też jest zwykły krzak pewnie. Kolejna tabliczka, na której pisze, strzeż się wiedźmi, nie przechodź lasu samotnie. Dobra. W pobliżu mieszka wiedźma, krosz ostrożnie. Mamy tego gościa, słuchajcie, tego kruka, co nam pomógł. Śledzisz mnie? Pff, nie. Po co miałbym to robić? Nie wiem, wcześniej wydawałeś się mieć martwić o mnie. Heh, masz o mamie, jak tak myślałeś. Po co więc tutaj jesteś? Nie jestem, właśnie odlatuję. Nie wiem dlaczego, ale poniekąd, moi drodzy, jakoś tak dziwacznie ufam temu krukowi. Czy tam wronie, cokolwiek, jaki tam ten ptak jest. Bo on jednak jakoś próbował nas ostrzec, tak? Przed tym dniem zbiorów to twoje znaki ostrzegawcze. No i my się pchamy oczywiście, tak? Jezus Maria, wiem, że jesteśmy dzieckiem, ale błagam! Nie możemy tam wrócić. Przejdźmy tutaj. Nie wiem. Na razie się kręcę i znowu jest ten! Wydaje się, że znalazłeś grzyby. Wydaje się, że ty znalazłeś się przede mną. Moglibyśmy po prostu ich razem szukać. Możesz już wziąć swoje grzyby i po prostu... I możesz wziąć swoje grzyby i po prostu iść do domu? Idę. O co tyle hałasu? Tak, kochani, ja... Wybaczcie, ale ja jestem tą osobą, która niezbyt bardzo lubi jakiekolwiek tutaj dramaty, katastrofy, tak? To nie było takie trudne. And here we go. Co się dzieje? Co to było? Jakby drzewo upadło. Mam czego szukałem, więc teraz po prostu wrócę do domu. Czy na pewno będziesz w stanie, mój drogi? Czy na pewno będziesz w stanie wrócić do domu? Ja mam nadzieję taką, że jednak wszystko będzie w porządku, tak? Najwyżej tata po prostu będzie na nas wkurzony, że my poszliśmy, przeprosimy go i wszystko będzie w porządku, tak? Tak będzie. Trzymajcie kciuki za to. Ja wiem... O nie! Co się stało? Ten hałas! To pień upadł? Jak teraz wrócę do domu? A to co? Co to? Kto to był? To jest ta wiedźma? Ty jesteś... Mały chłopiec. Strach na wróble. To coś nowego. Proszę, nie zjedz mnie. Mam tylko słomę. I nie może wrócić, skąd przyszedł? Zabrakło ścieżki? W takich sytuacjach może most może okazać się pomocny. Okej. Okay. Dlaczego? I proszę bardzo. Ona po prostu tak zrobiła nam most? Czy możemy się w takim razie, czy możemy przez niego przejść, wrócić do domu?
Nie wiem. Wolę jednak na razie zrobić to. O! Dzień dobry, tato! Dzień dobry, synku. No patrz, dobre wiadomości. Ha? Okazuje się, że nie muszę iść po grzyby. Zajrzałem do szafek i mam kilka z samego przodu. Byłem pewien, że się skończyły, ale pewnie jakoś się przeoczyłem. Ach, no właśnie, oj, tato, tato, za słabo szukałeś. Więc to są te, których potrzebujesz? Tak, mam wszystko. Widzisz, mówiłem, że nie masz się o co martwić. Ha, prawda. W każdym razie, co mam dzisiaj zrobić? Zrób belesiana z mniejszych stosów na polu na północnym zachodzie, przegoń więcej ptaków i zobacz, co u Haili. Dasz radę? Jeżeli zapomnisz, to śmiało pytaj. I jak skończysz, to zagadaj do mnie, dobrze? Okej. Było blisko. Było blisko. Już moje serce, kochani, mocno biło, jednakże jesteśmy... Chyba wszystko jest na razie w porządku, tak? Haili wydaje się być jakaś dziwna. Słoma jest na miejscu, ale... Do zobaczenia później, Haili. Co miałem jeszcze zrobić? Mieliśmy przegonić te wronokruki... I znowu jest nasz kolega, ten, który się niby o nas martwi, ale tak naprawdę się o nas nie martwi. Zobaczmy, przegadajmy z nim. Bardzo głupio postąpiłeś wczoraj w nocy, młody. Hej, to znowu ty! Życie ci niemiłe? Mówisz o wiedźmie? Przed nią chciałeś mnie odsyć tamtego dnia? Nie musiałeś, ona była miła. Pomogła mi wrócić do domu. Ponieważ nie miałeś czego chciała. Ha? Byłeś tylko materiałem i słomą. Jaki jest sens zabijaniu głupiego stracha? Nie rozumiem? Jasne, że nie, bo po prostu jesteś dzieckiem, więc bądź dobrym dzieckiem i nie wymykaj się po nocy. I to już wszystkie ptaki, znowu! Coś jeszcze muszę zrobić? Mieliśmy coś z tą słomą ogarnąć, kochani, ale też co mi się przypomniało, to rzeczywiście było mówione, że ta wiedźma je dzieci. A może po prostu my nie jesteśmy w żaden sposób tani, wiecie, cudowni jakoś, nie wiem, wspaniali, po prostu dużo witamin i pierwiastków mamy, no bo mamy tylko słomę, nie, a nie mięso, tak? Duży stos siana, nawet nie myśl o skoku. Okej, a mieliśmy przypadkiem te, trochę to dziwne po moich odkryciach ostatniej nocy, nie będę myślał za dużo. O, dokładnie, czyli mieliśmy to zrobić. Trzeba cię ogarnąć i zróbmy to w takim razie? I to chyba powinno być już wszystko, dokładnie. Co mam teraz zrobić? To już chyba wszystko. Powinienem porozmawiać z tatą. Więc przejdźmy dalej. Do naszego taty. Myślałam, że się wiecie, jakoś do wszystkiego przyznamy, że z łzami w oczach powiemy: tato, nie uwierzysz, co ja zrobiłem. Ale utrzymujemy to w tajemnicy na razie. Skończyłem. Wspaniale, wiedziałam, że dasz radę. Hej, tato. Tak, synu? Opowiesz mi o tej wiedźmie? Tej z lasu? Ha, przepraszam. Czy wystraszyłem cię wcześniej, gdy o niej wspomniałem? Nie masz się czego martwić, Ryo. Mimo, iż mieszkamy blisko lasu, to ona nie może się zbliżyć do nas, czy też do miasta. Naprawdę? Dlaczego? Ta wiedźma to nie jest zwykła wiedźma. Ona też jest wroną. Dlatego mamy tyle strachów, nie wiesz tego? Może ona jest tym gościem, tą wroną, która tak do nas gada. Pomagają strzec nas przed złymi duchami, a w tym przed paskudnymi starymi wronami. Naprawdę? To czemu zawsze muszę przeganiać ptaki samodzielnie? Ha, pewnie dlatego, że sam jesteś najlepszym strachem, jakiego mamy. No tak, jestem dość niesamowity, ale naprawdę istnieje wiedźma, która mieszka w lesie? I na pewno wiemy, że jest zła? Nawet jeżeli by była dobra, to ja bym o tym nie wiedział. Jeżeli dasz mi wiarę, to sam jej nigdy nie widziałem. Może to po prostu stary zabobon. Albo to oznacza, że strachy wykonują dobrą robotę. W sumie, ale chyba się tym nie martwisz, prawda? Nie, nie, nie! To znaczy, sam też jej nigdy nie widziałem. Wcale nie, w ogóle. Więc chyba wszystko jest tak, jak ma być. Jeżeli nie masz nic przeciw, mam jeszcze kilka rzeczy dla ciebie do zrobienia. No jasne, tato. Jak sam powiedziałeś, możesz na mnie liczyć. Na początek... Co? Na początek co? Tato śpi. Bestii! Ja nie wierzę. Siedź na tyłku. Idź spać. Co ty dalej na jakieś przygody tutaj wychodzisz? Jakby... Nie daj się zwariować, Ryo. Muszę ją ponownie spotkać. Dlaczego? Jakby... Jaki jest powód? Ja... Muszę jej podziękować za wczoraj. I skoro ona nie może przyjść do miasta, to ja pójdę do niej. Będzie dobrze, tak jak wczoraj. Znalazła mnie bardzo łatwo, więc nie może mieszkać daleko, co nie? Ja nie wierzę. Dlaczego po prostu nie damy sobie spokój?
Ja rozumiem, że jesteśmy ciekawscy. Pełni, nie wiem, jakiejś otwartości do świata. Że chcemy to eksplorować i tak dalej. Jednakże może po prostu siedźmy na tyłku, tak? I to wydaje mi się, że to jest wiedźma. Albo jakaś inna wiedźma może. Nie ta z lasu, ale jakaś inna. To znowu ty. Czy nie mówiłam, żebyś został w domu? Heh, nie jesteś moim tatą. Ach tak? To co by on powiedział, gdyby cię teraz widział? No właśnie, też tak myślałem. No już jestem na zewnątrz i tak. Po prostu chcę jej podziękować za wczoraj. To wszystko. Gdybyś tylko został w domu, to nie byłoby problemu. Cóż, a ty? Wydaje się, jakbyś nigdy w nocy nie był w domu. Pff, wszystko jedno. I tak mnie nie posłuchasz, prawda? Dobrze, więc idź sobie, nie zależy mi. Ale nie mów, że ci nie ostrzegałem. Idziemy, kochani, kierujemy się ponownie do lasu, proszę bardzo. Czy ona już na nas czeka? Tędy, prawda? To musi być ta droga. Na pewno wkrótce tam dojdę. Czy ja jestem może niezbyt pozytywna i ta wiedźma może wcale nie jest taka tragiczna, tylko ja, wiecie, tak sobie wyobrażam? Heh, co to? Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Mam nadzieję, że umrzesz. I mam nadzieję, że to się stanie, bo oni cię zabiją. Jeju, o co tutaj chodzi? Nie wiem, dla kogo był ten liścik, ale słowa tam napisane nie były zbyt przemiłe, kochani. Nie wiem, czy były skierowane do nas, czy do kogoś innego, ale bardzo mi się to nie podoba. Tak daleko zaszedłem, nie mogę wrócić. Okej, ale poczekajcie, jeżeli ja dobrze rozumiem, to jak mamy tamtędy przejść? Przecież to był most, a teraz go nie ma. Czy jest jakieś inne przejście tutaj może? Jakby tą drogą? Nie, może ta tabliczka? Ogień nie spali naszych mostów, ogień je połączy. Okej, dobrze wiedzieć. Zapalić pochodnie? Tak. I guess, nic się nie dzieje. Okej, nic się nie dzieje? Może mamy to zrobić, kochani, w jakąś tą? Tak, to jest kwestia, że trzeba to zrobić jakimś, w jakiejś kolejności. Weźmy to tak, tutaj i teraz następnie w ten sposób. Mamy ten most. Mamy ten most, który... Ach, kolejny. Okej, myślałam, że tamten, który mieliśmy poprzednio. Ta wiedźma naprawdę musi kochać mosty. Mostowa wiedźma. Wiedźmomost? Mostowiedźma? Nie, obie opcje brzmią źle. Niezwykle mi się to nie podoba, jednakże idziemy cały czas w głąb, tak? No bo nie możemy wrócić do domu, nie mamy takiej opcji. Tędy też nie możemy... A jednak? Jest. Dlaczego ona wygląda w ogóle jak stary dziad? Sorry, tutaj widzicie, ma takie wielkie brwi i ma takie wąsy, nie? O proszę, mały chłopiec, który jest strachem na wróble. Znów się widzimy? Jak się tutaj dostałeś? Podążałem za znakami, które mówimy, nie idź tam, wiedźma mieszka niedaleko. Aha, te głupotki, ciągle mi się nie chce ich ściągać. Nie mam pojęcia, kto je tam powbijał, ale tak, to muszę być ja. Jestem wiedźmą, zapewne dlatego nie mam dużo gości. Poza tobą najwyraźniej. I cóż, mam z tobą zrobić, chłopcze będący strachem na wróble? Nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak ty. Co tutaj robisz? To dlatego, bo ma coś dla ciebie. Cóż to, kwiat? Dla mnie? Jak mi miło! Za co? Za pomoc, jakiej mi udzieliłaś tamtej nocy! Nie wydostałbym się z lasu, gdyby nie ty! Ach, no tak. Bardzo ci dziękuję. Jest dość późno na odwiedziny. Zawsze spacerujesz po nocy? Mama i tata wiedzą, że jesteś poza domem? Tata nie wie. Byłbym w opałach, gdyby wiedział. A mama? Cóż, nie mam mamy. Rozumiem. Słuchajcie, może on po prostu chodzi do tej wiedźmy, tak? I tak do niej lgnie, dlatego właśnie, iż bardzo potrzebuje tej postaci damskiej, tej mamy, tak? W swoim, no u siebie, tak? A chciałbyś mieć? There you go, wiedziałam. Ha? Wybacz, tak nagle to powiedziałam. Po prostu mieszkam tutaj sama od bardzo dawna. Nawet nie pamiętam, kiedy kogoś widziałam ostatni raz. I po prostu... Cóż, wybacz, jeśli wydaje się zbyt emocjonalna, ale miałam kiedyś dziecko. Dzieci jednak nie pozostają gdzieś mi na zawsze. Moje dziecko dorosło i zostawiło mnie samą. Od tamtej pory czułam coś jakby ból opuszczonego gniazda.
Twoja hojność i ciepły uśmiech przypomniały mi o moim małym, więc nie miałabym nic przeciwko, gdybyś byś chciał wrócić. Nawet każdej nocy, jeżeli chcesz. Chętnie zrobię większy obiad. Możesz mi pomóc w gotowaniu, czy też poczytać w mojej bibliotece, bawić się w ogródku. Tak, to tak, jakby moje własne dziecko wróciło do domu. Podoba ci się mój pomysł? O tak, bardzo, wspaniale. Pozwól więc, że zapytam cię o ostatnią rzecz. Jak ci na imię? Ach, jestem Ryo. A ty? Jena, albo Wenna? Ale możesz do mnie mówić, mamo. Okej. Okay. Drogi pamiętniku, tato dał mi cię jakiś czas temu, ale nigdy cię nie użyłem. Nie dlatego, bo nie chciałem. Po prostu nie miałem nic ciekawego do opisania. Ale teraz już mam. Wiedźma, o której ludzie mówią, że mieszka w lesie. Spotkałem ją. No i cóż, jest teraz moją mamą. W dzień pomagam tacie na farmie i spędzam z nim czas. A kiedy nadchodzi noc... Okej. Okay. To idziesz do mamy, tak? Wymykam się do lasu i odwiedzam mamę. Bardzo lubię to robić. Pomaga mi przy domu, tak jak na farmie. Ale to nie czuję się jak obowiązek. Ciągle coś nowego znajduję do zrobienia. Na przykład, ostatnio gdy tam poszedłem... Okej. Okay. I oto wnętrze. Wybacz bałagan. Nie jestem przyzwyczajona do jakiegokolwiek towarzystwa. Gdybym wiedziała, że będę miała gościa, to bym trochę posprzątała. Wygląda świetnie. Przypomina mi dom. Miło mi to słyszeć. Przygotuję dla nas przekąski. Czuj się jak u siebie. Czy ty możesz jeść? Będąc ze słomy i w ogóle? Chyba tak? Tak naprawdę nie próbowałem jeszcze. Ha, no tak. Zobaczymy więc. Rozgość się. Aha. Mhm. Okej. Okay. W ten sposób. Czy możemy do niej zagadać? Mój dom nie jest jakiś szczególny, ale miło mi go dzielić z kimś. Super. Czy możemy drewniane krzesło z chwiejną nogą? Okej. Okay. To mój kocioł. Można w nim przyrządzać mikstury i inne rzeczy, ale ostatnio głównie gotuję nim zupy, haha. Kochani, czy tu jest ta kwestia, że po prostu źle oceniam tę czarownicę i jednak ona będzie super? Czy to będzie jak w Jasiu i mam gości po prostu? Jakby mi się to bardzo nie podoba. Drewniane pudło o nieznanej zawartości. Nie widać sposobu, by je otworzyć. Okej. Okay. Tutaj mamy to samo. Stary worek siana. Aha, czyli tak naprawdę naszego ciała, wiecie. Nie chcę nic mówić, prawda? Możemy tutaj przejść, tędy? Wysoka szafa na książki. Są tutaj przeróżne książki o czarach, miksturach i innych magicznych rzeczach. Aha, tu jest jeszcze więcej. Okej. Okay. Nie potrafisz wypowiedzieć ich tytułów, zresztą słów w nich zawartych również. Jest tutaj większa ilość tych. Po prostu książek. W szufladzie leży otwarta książka. Tekst mówi: umiejętność czytania i pisania to potężne narzędzia, których nie należy bagatelizować. Słowa niosą tak wiele treści. Słowa niosą moc. Lecz moc to nie wszystko. Słowa niosą smutek. Słowa niosą radość. Słowa niosą strach. Słowa niosą otuchę. Głos ukochanej osoby niesie smutek, mówiąc o utraconych uczuciach. Kartki urodzinowe niosą radość, przypominając mi o trosce moich przyjaciół. Strach jest niesiony przez znak mówiący: uwaga, strzeż się! A mimo to ciągle znajduje ukojenie w stronach żółtej księgi. Jaka to jest żółta księga? Jasno-żółta księga leży na półce. Po otwarciu wydaje się być dziennikiem z liniami przygotowanymi na tekst. Coś tutaj jest napisane. Mam na imię Ingram. Mam na imię Ingram. Mam na imię Ingram. Ktoś przepisał swoje imię wiele razy. Tu też jest teoretycznie jakaś żółta książka. Tutaj po otwarciu wydaje się być dziennikiem z liniami przygotowanymi na tekst. Okej. Okay. Alfabet? Ktoś się uczył pisać. Alfabet jest pisany na wiele sposobów. Czyżby to w jakiś sposób były te dzienniki tego chłopca? Może tego jej synka albo dziecka, który był wcześniej i on miał na imię Ingram, tak? Tu jest kolejna książka. Po otwarciu wydaje się być dziennikiem z liniami przygotowanymi na tekst. Coś tutaj jest napisane. Szybki brązowy lis przeskakuje przez leniwego psa. Szybki brązowy lis przeskakuje przez leniwego psa. Okej, okej, okej. Ktoś wypisał to jedno zdanie w kółko. Dziwne, ale w porządku. Wysoka szafa. Jest zbyt wysoka, bym mógł sięgnąć bez jakiejkolwiek pomocy. Okej. Okay. W porządku. Może tutaj? Nie.
tutaj są jakieś rzeczy? Szafa pełna zwykłych domowych rzeczy. W porządku, mamy tutaj również zegar. Wahadłowy zegar, brakuje wskazówek. Czy my mamy te wskazówki w jakiś sposób odnaleźć? Zapalona świeca. Tutaj jest, słuchajcie, strefa szarych worków siana. Co to? Znalazłem dużą stertę worków siana leżących przed czymś na podłodze. Chciałem się temu przyjrzeć, ale zanim się udało, usłyszałem mamę. Rio, skończyłam! Chodź, usiądź ze mną! Już lecę! Więc poszedłem z nią zjeść. Mam nadzieję, że lubisz jabłka. Jest na nie sezon, więc mam spore zapasy. Wow, są pyszne! Dziękuję, a... mamo? Przepraszam, nie jestem przyzwyczajona do mówienia tego. To zrozumiałe. Sama tego nie słyszałam już bardzo długo. To miłe. Wszyscy moi przyjaciele mają mamy, wiesz? A ja nigdy nie myślałam, że przyjdzie dzień, kiedy będę miał własną. Rozumiem. Ja nigdy nie myślałam, że będę miała ponownie dziecko. A tu proszę. Powinienem przedstawić cię tacie, ale chciałbym wymyśleć, jak to zrobić bez mówienia mu, że się wymykałem w nocy. Ciągle mi powtarzał, że noc jest bardzo niebezpieczna. Ale oto jestem. W nocy i zupełnie bez szwanku. Twój tato ma rację, martwiąc się. Noc skrywa wiele niebezpieczeństw, tym bardziej w lesie. Naprawdę? Czemu więc tutaj mieszkasz? Bo jestem potężniejsza niż one wszystkie razem wzięte. Serio? Musisz więc być super silną wiedźmą. Ha, zlewiasz mi. Ale tak nie uważam. Jestem na tyle silna, by sobie poradzić, jak coś pójdzie nie tak w nocy, ale nie tak silna, jakbym chciała. Jak silna chcesz być? Bo mój tato jest także dość potężnym czarownikiem. W końcu dał mi życie. Widzę. Jeżeli chcesz, mogę go zapytać, jak to zrobił. Wtedy mógłbym powiedzieć tobie i byłabyś tak silna jak on. Haha, to bardzo miłe, ale poradzę sobie. Nie podoba mi się tutaj, kochani. Nie podoba mi się to, w jakim kierunku to zmierza. Już mam plan, jak stać się silniejszą. I wkrótce będę mogła go zrealizować. Skoro tak mówisz. Ale jeżeli zmienisz zdanie, to daj mi znać. Haha, słowo. Ciekawe, jaki jest to plan, kochani. Dokończyliśmy resztę jabłek, po czym poszedłem do domu. Obiecała, że na kolejną wizytę będzie bardziej przygotowana. Innym razem, gdy ją odwiedziłem, to zapytałem ją o... O co? Ach, to też nie wyszło. Nigdy nie zrobię tej mikstury. Dasz radę, to nie jest takie trudne. Spróbuj raz jeszcze. Jeżeli coś nie jest jasne, śmiało mnie poproś o pomoc. Okej. Dobra. Który składnik włożyć najpierw? Pajęczyna, korzeń, linia, oset? Nie wiem, słuchajcie, moi drodzy. Będę strzelać. Weźmy borowik. Ach, i nie wyszło. Dobra, czyli pajęczyna może? Dobra, to też nie to. Korzeń? Dobra, to też nie to, więc lilia? Też nie. Oset? Tak, oset był drugi, czyli moi drodzy, tu będzie na pewno coś do zapamiętania, tak? Czyżby lilia będzie ostatnia? Dobra, udało się. Chyba mi się udało. Widzisz? Mówiłam, że to łatwizna. W mgnieniu oka będziesz w tym tak dobry jak twoja mama. Ha, tak myślisz? Stado przyrządzaliśmy w przyszłości wiele mikstur, ale pozwalał mi tylko na bardzo konkretne receptury. Myślę, że nie uważałbym był gotowy na bardziej zaawansowane. Jakie to niemądre. W tym tempie będziesz ekspertem, ani się obejrzysz. A teraz chodź, pomóż mi z ziemniakami na obiad. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci, że ciągle gotuję warzywa i owoce na obiad ostatnio. Bessie, bo ty chcesz go zjeść, tak? Ja się boję tego. Trudno tutaj o dobre mięso i zazwyczaj to, które uda mi się znaleźć, przechowuję na specjalną okazję. Koty, ona je dzieci, jak nic, na zasadzie, o, szkoda mięso, jakby, o, nie ma tego mięsa, bestii, skąd ty to mięso bierzesz, tak? No, no właśnie, ani trochę, tak naprawdę bardzo lubię sałatki i im podobne, i tym podobne. No dobrze, sielanka na razie jest, a Wen, to znaczy mamo, tak? Mogę się o coś spytać? Oczywiście, śmiało. W mieście jest sporo strachów na wróble. Podobno by trzymać się z daleka. Ale ja też jestem strachem. Czy cię krzywdzę czy coś? O nie, mój drogi. To prawda, że strachy trzymają mnie na dystans. Ale ty jesteś tylko jednym malutkim strachem. Na dodatek tak uprzejmym. Z jednym swoim rodzaju uśmiechem. Z tobą też sobie poradzę. Ale ilość strachu w mieście przyprawia mnie o mdłości. Tak jakby każdy dom musiał mieć jednego bądź dwa przed drzwiami. Nie mogę przebywać długo przy tak wielu strachach. Szybko zaczynam się źle czuć. Straciłabym przytomność. Rozumiem. Oj, głowa do góry. Tak jak powiedziałam, dam radę z takim małym strachem jak ty. Ale chciałabym, byś spotkała wszystkich w mieście. Wybacz, Ryo, ale to chyba oczywiste, że nie chcą takich jak ja. Wron? Wron. Nie czułem się z tym najlepiej.
Jestem pewny, że ludzie z miasta by polubili mamę, gdyby tylko ją poznali. Może mogę ich przekonać, by pozdejmowali te wszystkie strachy. Wtedy by zobaczyli, że wcale nie jest zła. Raz nawet mnie uratowała z koszmaru, który mi się śnił. Pamiętniku, nie wiem, czy powinienem o tym pisać. Podobno zapisując rzeczy, łatwiej je zapamiętujemy. Ale coś się wydarzyło ostatniej nocy. Miałem koszmar, tak myślę. Nie wiem, co innego to mogło być. Nawet mama powiedziała, że musiałem po prostu lunatykować. Ale to wydawało się takie prawdziwe i straszne. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nawet po tym, jak mi powiedziała, że to nie było prawdziwe. Wszystko się zaczęło ostatniej nocy. Przygotowywałam się do powrotu do domu i snu aż do rana, jak zwykle, ale... Pada? Chyba nawet jest solidna burza. Mamo, co ja mam zrobić? Strachy łatwo przemakają w deszczu. Jak wrócę do domu? Chyba nie masz jak w tej sytuacji. Możesz tutaj zostać, jeżeli potrzebujesz. Posprzątałam składzik, usunęłam wszystkie niebezpieczne rzeczy. Jest tam też stare łóżko. A co z tatą? Zawsze jestem w łóżku rano. Jeżeli mnie tam zabraknie, to on zwariuje. Będę w ogromnych opałach. Rozumiem. To może zróbmy tak. Śpi dzisiaj tutaj, a ja przed wschodem słońca przyjdę i obudzę cię. Szybko pobiegniesz do domu, zanim twój tato się obudzi. Co ty na to? No w sumie. Obiecujesz obudzić mnie na czas? Obiecuję. I utulisz mnie do snu? Ha, oczywiście. Mama zaprowadziła mnie do składziku. Było dość ciasno i nie było okien, ale było tam łóżko, które było ciepłe i przytulne. Powiedziała, że przyjdzie rano i mnie obudzi. Potem wyszła, a ja poszedłem spać. I wtedy się zaczęło. Co się zaczęło? A niech to, mój lampion. Ale ten krzyk, co to było? Mamo? Not like this, kochani. Zaczyna się. No cóż, przygotowałam się mentalnie. Zobaczmy, co tutaj mamy. W skrzyni jest spore pęknięcie. Wydaje się możliwe do otwarcia, ale nie gołymi rękami. Gdybyś tylko miał czym to podważyć. Może jakiś łom? Lampion jest w kawałkach. Nie chcesz się skaleczyć szkłem. Okej. Dobra, czyli musimy znaleźć, przypuszczam, jakiś łom, moi drodzy. I patrzymy rzeczy. Szafa pełna zwykłych domowych rzeczy. Ten obraz wygląda inaczej jak wcześniej. Aha, ten obraz wydaje się być inny niż wcześniej. Moi drodzy, zaczyna się. Przejdźmy tutaj. Mamo, gdzie jesteś? Jest bardzo ciemno, ale przynajmniej deszcz przestał padać. Czy mama wyszła? Ten krzyk. Lepiej wyjdę jej poszukać. Samo światło księżyca to za mało, by chodzić bez problemu. Potrzebuję lampion, ale uszkodziłem mój. Może mama ma coś, czego mógłbym użyć? To chyba nic takiego, prawda? Potrzebuję tylko lampion i olej do niego. Aha, czyli moi drodzy, z łomu, teraz po prostu mamy inne zadanie, czyli odnaleźć olej i tak dalej do lampy. Duże łóżko jest puste. Okej. Tutaj? Szafa pełna zwykłych domowych rzeczy. Okej. Wysoka szafa na książki. A ta na komodzie leży książka. A w niej tekst mówi. Świat może być taki, jak zechcesz, jeżeli tylko chcesz wystarczająco mocno. Jednakże zawsze warto poprosić o czyjąś małą pomoc. Nakarm bogów swoimi życzeniami, a oni nakarmią cię w zamian. Słuchajcie, ona, kurczę, poświęca dzieci, tak? Jak nic. No coś jest z nią nie tak. Jakby nie wierzę, że ona jest taka hopsiu, być wszystko w porządku. Nie. Ja jej absolutnie nie ufam, tak? Zamknięta skrzynia ze ślicznym złotym wzorem. Nie masz pojęcia, co może być w środku. I nie możemy nic z tym zrobić. Dobra. Stary worek siana. Okej. Tu jest nasz składzik, przypuszczam. Tutaj jest notatka. Na podłodze leży skrawek papieru. Odnalazła moje dawne notatki. Schowała przede mną, tak bym nie mógł na nie patrzeć. Ostrzegła, bym tego nie próbował więcej. Masz peka, stara wiedźmo. Jestem dużo sprytniejszy niż myślisz. To jest może ten chłopiec, który tam się uczył, wiecie, alfabetu i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Zobaczmy. Drzwi są zamknięte tutaj, okej. Tu jest dalej worek siana. Możemy przejść do kuchni. Pamiętacie, tutaj przed chwilą przygotowywaliśmy posiłki. Kuchenny zlew jest idealnie czysty. Czy możemy się udać na zewnątrz, czy jednak potrzebujesz lampion, zanim wyjdziesz w ciemność? Okej, dobra, spoko. Nie możemy ich w żaden sposób jego otworzyć, ale moi drodzy, wydaje mi się, że musimy albo odnaleźć pusty kocioł, albo że musimy odnaleźć
w jakiś po prostu lampion, olej i tak dalej, albo może łom, ponieważ przecież tam było mówione o tym czymś, że tego się nie da otworzyć, tak? Chwila, moment, tutaj jeszcze są jakieś drzwi, których ja totalnie nie zauważyłam. Co to jest? Czekajcie, czy to jest lampa? Stara toaleta, nie masz potrzeby, by jej użyć. A, dobra, sorry, to jest toaleta. Jest tutaj tak ciemno, że jest masakrycznie. Tutaj też zauważyłam, słuchajcie, ślady jakichś pazurów, nie? Zobaczmy, wanna się napełniła. Spuścić wodę? Okej, nie mam innej możliwości. Cóż to? Nóż? Może, jeżeli wezmę go ze sobą, muszę go bardzo ostrożnie trzymać. Okej, mamy, moi drodzy, w takim razie teraz mechanikę, aby rozwalać te worki siana, w porządku. Przed zakurzonym lustrem znajduje się solidna umywalka. Włączyć wodę? Tak? Jaką temperaturę? Gorąca, zimna? Lustwo zaparowało. 6, 4, 2, 8. Dobra, słuchajcie, to jest kod, który ja muszę sobie gdzieś zapisać albo zapamiętać. No dobrze, ale wyjdźmy stąd, ponieważ mamy przecież ten, dokładnie, ten nóż, aby pozbywać się worków siana. Gdzie one są? Gdzie one są? Słuchajcie, to jest tak strasznie ciemno, że ja ledwo co widzę, tak? Zobaczmy ten worek siana? Ten też jest pusty. Może ten? Może w tym coś jest? Totalnie nic. Absolutnie, totalnie... Co całkowicie nic. Może tutaj moglibyśmy... nie możemy potwarzyć tej skrzyni tym nożem jednak. Już myślałam, że to by nam się udało. Tutaj nic nie ma. Poczekajcie, może to jest kod do tej skrzynki? Jakby... mam kod, ale nie wiem, do czego on mógłby się przydać. Te drzwi są zamknięte, dobra. Może w bibliotece coś jeszcze jest? Zaraz przejdziemy. Tam jeszcze mnie, tam mi chyba jeszcze właśnie nie było. Poczekajcie. Tutaj, Boże Kany, ja na wszystko wpadam, bo kurczę, tutaj nie mogę nigdzie przejść. Dobra, mogliśmy rozwalić ten worek po prostu słomy, przez co na podłodze jest zapadnia. Ciekawe, gdzie prowadzi. Nie mogę jej otworzyć, jest zamknięta. Ale moment, jest tutaj miejsce, by prowadzić cyfry. Znam je, tak, znam je. 4, 2, 8. To był ten kod. Dokładnie, przez co możemy zejść na dół i mamy jeszcze więcej worków siana do rozwalenia, ale tutaj widzę również kolejną żółtą księgę. Po otwarciu wydaje się być dziennikiem z liniami gotowymi na przyjęcie tekstu. I jest też i tekst. Biblioteka, biblioteka, biblioteka. Pani B pracuje w bibliotece. Pani B jest bibliotekarką. Pani B uczy dzieci czytania i pisania. Chciałbym, aby pani B była moją mamą. Słuchajcie, a co jeżeli po prostu teraz jakby pani B to jest tak naprawdę właśnie ta wiedźma, która była w tym lesie i po prostu jakby brała kolejne dzieci, które chciały mieć mamę, ale nie mogły tego zrobić, przez co ona właśnie, ta pani B, stawała się tą mamą. No i potem to się działo prawdopodobnie... Dlaczego ten obraz się rusza? Ten obraz wydaje się być taki żywy, jakby jego oczy podążały za tobą. Bestie, bo one to robią, tak? Myślisz, że ja tego nie zauważyłam? Dobra, tutaj mamy jakieś rzeczy. W kotle kłębi się coś czerwonego. Okrutnie cuchnie. Fuj, nawet najgorsze mikstury taty nie pachną tak źle. Cóż to jest? Krew. Bestie, to jest krew na 100%, jakby... Co to innego mogłoby być, tak? No, jakby... Półki są wypełnione tajemniczymi magicznymi składnikami i folikami. Jezus Maria, tato ma podobne rzeczy w domu, ale mimo to nigdy nie widziałeś niektórych z tych rzeczy. Co to, mózgi, kochani? Paznokcie? Przyglądając się dokładniej, znajdujesz tekst. Która godzina? Wprowadź godzinę używając klawiszy strzałek. Nie mam pojęcia, która jest godzina. Nie mam zielonego pojęcia, będziemy pewnie musieli to odnaleźć. Więc wróćmy, kochani, tutaj się nic nie dzieje, ale mamy więcej, proszę bardzo, worków do rozwalania. Zawsze miło to robić. Może tutaj domowe rzeczy, dobra. Czyli przypuszczam, że nie mogę przejść dalej, jeżeli nie będę wiedziała, jeżeli nie będę znała godziny. Ale przecież jakby nie mogę wrócić do zegara w bibliotece na górze, no bo tam brakowało wskazówek, więc przypuszczam, że najpierw musimy, moi drodzy, te wskazówki gdzieś po prostu tutaj odnaleźć. Chwila, moment, tu są kolejne drzwi! Ja po prostu, moi drodzy, autentycznie ja nic nie widzę.
To jest zbyt ciemne, ale dobra, jesteśmy już w kolejnym pomieszczeniu. Widzę, że po prostu rozwalamy tutaj te worki siana. Ale to w ogóle wygląda, jakby to był jakiś labirynt. Na ziemi leży kawałek papieru. Nikt nie jest bezpieczny, podróżując w lesie. Tak długo, jak ona tutaj jest. Zguba wszystkim, którzy postawią stopę w lesie. Zostawiłem znaki, by ich ostrzec. To jest na pewno ten ktoś tutaj mieszkał wcześniej. Nie wiem, czy ona wie, że to ja za tym stoję. Pomimo ostrzeżeń, dla niektórych jest już za późno. Odnajduję pociechę, wierząc, że ich duchy będą ją nawiedzać przez wieczność. Czyli to jest ta osoba, której udało się uciec, tak? To ona zostawiła te wszystkie tabliczki. Może słuchajcie, to jakby ten ktoś, tak, któremu udało się uciec, ten wychowanek, po prostu może to on jest tą wroną, która mówi do nas młody. Nie wiem, tak się zastanawiam, po prostu głośno myślę. Tu jest jakaś drabina, ale zanim tam wejdę, to wolałabym raczej rozwalić wszystkie dostępne worki, bo nigdy nie wiadomo. Rozwalmy to tutaj. Mogę tam wejść? Nie. Widzę tylko i wyłącznie ślady pazurów. I to będzie na tyle. Okej, moi drodzy. Tutaj jest jakaś szafka. Szuflada? Coś w niej jest? O, łom! Tak, on będzie nam potrzebny do tego czegoś przy naszym łóżku. Trochę mały, ale może gdzieś się przyda? Przyda, absolutnie. Nawet już wiem, gdzie. Czy tak mamy jakoś wyjść tą drabiną? Nie wiem, albo drabiną, albo musimy wrócić w to miejsce, do gdzie weszliśmy. Zobaczmy, moi drodzy. Drabina! Gdzie mogę jej użyć? Ja również się... Aha! Okej, myślałam, że to jest, moi drodzy, drabina gdzieś prowadząca. Jednakże no nie, to jest po prostu drabina, którą wzięliśmy do ekwipunku, więc potrzeba nam powrócić tą samą drogą, która była tutaj wcześniej. Martwię się, że zaraz ta tutaj nasza przybrana mama wróci i ta myśl mi się bardzo, moi drodzy, nie podoba. Jednakże robimy co w naszej mocy, proszę bardzo, idziemy. Następnie schodzimy tędy, dobra, i wracamy do tego pomieszczenia, w którym było nasze łóżko. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, do czego ta drabina może służyć, ale na pewno myślę, że do tego dojdziemy. Proszę bardzo, i to jest to coś, tak? Aha, i co my tutaj mamy? Co to są za rzeczy? Czy to wskazówki zegara? One muszą iść do zegara, który jest w bibliotece. Dobra, podoba mi się tutaj, ponieważ widzę, że idę w dobrą stronę, tak? I ten zegar mamy, kochani, w bibliotece. Zegarze, mam coś dla ciebie. Mhm. I magicznie ustawiają się same. Wskazują godzinę 12:05. Coś tutaj nie gra, ale kim ja jestem, by się kłócić z zegarem? Dobra, czyli musimy w takim razie wprowadzić tę godzinę, przypuszczam, tam w tym pomieszczeniu. 12:05. Poczekajcie, to było tutaj, tędy droga. Następnie tak. I dokładnie która godzina jest, poczekajcie, 12:05, tak? Jest dobrze, drzwi się otworzyły. Okej. Rozwalmy to. Co to jest? Co tu jest? Lampion, okej. Tylko teraz potrzebuję oleju do lamp. Wydaje mi się, że gdzieś już go widziałem. Okej, ja nie mam zielonego pojęcia gdzie, ale na komodzie leży książka. Wygląda jak książka z przepisami, a w niej 2678 kości. 19,5 galonów krwi pewnie. Około 13 powinno być w sumie. Ale zawsze może dodać więcej i wypić cokolwiek zostanie. No. Półki są wypełnione tajemniczymi magicznymi składnikami i fiolkami. Okej, dobra, to już mieliśmy. Jejku. Żeby tylko teraz uciec, tak? Nie, no ja nie wierzę, w końcu, słuchajcie, nie mogłam całkowicie się odnaleźć, co, gdzie i jak, ale tutaj możemy użyć drabiny, przez co mamy olej do lampy i teraz właśnie jest lampion i możemy teraz wyjść i poszukać mamy na zewnątrz. Cudownie! Wspaniale, więc teraz, proszę bardzo, nawet jest delikatnie jaśniej, a więc przejdźmy sobie, proszę bardzo,
na zewnątrz, chociaż coś tutaj jestem w stanie wyczuć, że to nie będzie takie proste, prawda? Jest okej, nie zwariuj, będzie dobrze. Mama powiedziała, że jest na tyle silna, by poradzić sobie ze wszystkim w lesie, więc na pewno ma się dobrze. Czas iść. Aha, cudownie. A! Jezus Maria. Co to było? Rio? Rio, co się dzieje? Wszystko w porządku? Tam... Tam co? Na zewnątrz tam jest! Nie żyje! Ktoś tam nie żyje, mamo! Słucham? Jest na drzewie i cała we krwi, nie rusza się i chyba była zaatakowana. Słyszałem krzyki, myślałam, że to ty i się wystraszyłam, nie chciałam cię znaleźć i... Uspokój się, Rio. Niech rzucę okiem. Co to było? O... Rio, tam nikogo nie ma. Ha? Ale ona... No popatrz sam. Okej. Było tak, jak powiedziała. Nikogo tam nie było. Jedynie las. Ale jak to możliwe? Była tam, widziałem ją. A może po prostu przewidziało ci się? Mówisz, jak, że słyszałeś krzyk, tak? Ja nic nie słyszałam całą noc. Bestii, bo ona sobie po prostu wyszła na, moi drodzy, na targ, tak? Wyszła sobie tam, gdzie są różne inne dzieci i sobie pomyślała, to ja sobie teraz tego wybiorę. I to był ten krzyk, to był ten krzyk tej osoby. Ale... Myślę, że może lunatykowałeś. Lunatykowałem? Po prostu miałeś koszmar. Wyszedłeś z łóżka nadal śpiąc i tu przyszedłeś. To pewnie przez ten cały stres. Chciałeś iść do taty, prawda? To zupełnie naturalne, że bałeś się tutaj zostać na noc. Oj, głupia ja, próbująca znowu matkować. Już się nie nadaje do bycia mamą, prawda? Nie mów tak! Uwielbiam tutaj przychodzić i spędzę czas z tobą! Chyba masz rację. Musiałem po prostu mieć koszmar. Wiesz, już nie pada. Niedługo słońce zejdzie. Mogę cię jedynie odprowadzić do mostu, ale... Chciałbyś? Bardzo! Dzięki, mamo! Odprowadziła mnie do domu i wszystko było znowu normalne. Poszedłem spać, obudziłem się i widziałem tatę rano jak zwykle. To musiał być zwykły koszmar. Ale ja nigdy wcześniej nie przeżywałem koszmaru w ten sposób. Drogi pamiętniku, odwiedzę ją ponownie tej nocy. Naprawdę? Potrzebujesz to robić? Muszę, bo jutro wieczorem jej nie zobaczę. Jutrzejsza noc to święto zbiorów. Tak naprawdę zaczyna się o północy dzisiaj, ale zawsze czekamy do kolejnej nocy, by rozpocząć uroczystości. W noc zbiorów powinno się spędzać czas z bliskimi, a kolejnej nocy prawdziwe święto zbiorów się zaczyna. Wydaje mi się, że to niemądre, ale co ja tam wiem? Święta są zawsze trochę dziwne. Już spędziłem dzień z tatą i teraz spędzę noc z mamą. Dzięki temu mogę świętować z nią też i bardzo mnie to cieszy. Bestii! To jest ten moment, kiedy po prostu ona walnie te swoje wszystkie jakieś takie dziwaczne te, jakieś sacrifices, tak? Jakieś tutaj rzucanie tymi dziećmi do kotła, tak? Jakby cieć ty w domu lepiej, tyle ci powiem. No dobra, w takim razie, moi drodzy, idziemy do niej. Może tutaj coś ktoś ma do powiedzenia? Hayley wygląda smutno. Niedługo wrócę, Hayley. Wiesz, że wszyscy by cię przyjęli na święcie zbiorów, prawda? A ten kruk, czy tam ta wrona nam mówiła, że na święcie zbiorów przecież się będą działy, słuchajcie, dramy. Więc ja całkowicie nie chciałabym... Oho, a o wilku mowa. Hej, wróciłeś! Nie wiedziałem cię kawał czasu. Wiem, czego szukasz, młody. Chcesz iść na przekór wszystkim, tak? Wszyscy mówią o złej wiedźmie z lasu, więc chcesz się z nią zaprzyjaźnić i pokazać, że nie mają racji. I wtedy się okaże, że to jedno wielkie nieporozumienie, a ona była tylko dobrą wiedźmą. A może była zła, ale wystarczyło czyjeś dobre serce, by stała się dobra. Ale tak jest we wszystkich bajkach, co nie? Masz pecha, młody. W życiu tak nie jest. Czasami ludzie są po prostu źli i nic na to nie poradzisz. Choćbyś dał im wszystkie drugie szanse świata, na nic to. Ciągle tak mówisz, ale ja tego nie rozumiem. Od kiedy ją spotkałem, jest dla mnie miła. Pomogła mi wrócić do domu, gotuje mi obiad, uczy mnie. Przemierzmy te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy, ale okej, dobra, wiem, że jesteśmy dzieckiem. Jest te wszystkie rzeczy, te galony, słuchajcie, ta krew, te dziwne zapachy. To my tego nie rozumiemy, co to tak naprawdę jest. Okej. I co ty robisz dla niej w zamian? Ha? Przysługa za przysługę. W jaki sposób wymusi na tobie spłacenie długu? I sądzę, że nie będziesz na to gotowy. To ta cała pomoc, jaką mogę ci zaoferować. Cokolwiek się wydarzy, mam nadzieję, że to będzie na twoją korzyść. Raczej nie mogę stać dłużej, by to zobaczyć. Żegnaj. I powodzenia. Nie mogę się doczekać. Moi drodzy, tego kataklizmu. Mamo, już jestem. Wybacz, jeżeli jesteś spóźniony. Szczęśliwej nocy zbiorów. Haha, szczęśliwej nocy zbiorów. I nie martw się, jesteś idealnie na czas. Jeszcze przygotowuję obiad.
Co jest to obiad, mamo? Prawie kończę, więc możesz się jeszcze pobawić albo usiąść do stołu i daj znać, kiedy będziesz gotowy, by jeść. Mamo? Możesz usiąść przy stole, gdy będziesz gotowy na obiad. Zobaczmy w takim razie to, co zobaczymy. Usiądźmy. I co ona nam zaserwuje? Cieszysz się na jutrzejsze święto zbiorów? Mhm, to będzie moje pierwsze, w którym mogę uczestniczyć. Nawet moi przyjaciele tam będą. Brzmi świetnie. Hej, wszystko dobrze? Tak, tylko się tak zastanawiałam, że pewnego dnia też bym chciała tam być. Na pewno możemy tego dokonać, kiedy wszyscy w mieście zobaczą, że nie chcesz ich skrzywdzić ani nic takiego. Tak, może pewnego dnia. Mimo to, chciałabym się jakoś udzielić podczas święta w jakiś sposób. Więc coś na nie przygotowałam. Tak? Oto, fiolka z płynem, który wygląda jak czerwona ciecz, którą widziałem w kotle tamtej nocy. Pachnie obrzydliwie. W mieście, w centrum jest posąg, prawda? Posąg bogini, trzymającej kielich. Mógłbyś wlać zawartość tej fiolki do kielicha, który trzyma? To na szczęście. Przychodziłam to, by zapewnić obfite zbiory dla wszystkich. O, no nie wiem. W nocy kielich wypełni się światłem księżyca. I ma to mieć taki sam efekt. Na dodatek, nie wolno mi dotykać posągu. Jest uznawany za święty, więc, no wiesz, jeśli go dotknę, mógłbym mieć problemy za wandalizm i tego typu sprawy. Proszę, Rio? Bardzo dużo czasu na tym spędziłam i zaczęłoby to dla mnie wiele. Nie musisz wracać, jak to zrobisz. Możesz iść prosto do łóżka w swoim domu. To nic wielkiego. Na pewno nie wpadniesz w żadne kłopoty. No i przecież, tak dużo dla ciebie zrobiłam, czyż nie? Nie wyświadczysz mi tej jednej przysługi? Dla mnie? Dla twojej mamy? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiła? Co zrobisz? Weź fiolkę, odmów. Chciałam zapisać! Chciałam zapisać! Nie, przepraszam, nie mogę. Słucham? To nie wydaje się w porządku. Na pewno nie bez wcześniejszego zapytania. Zawsze uczono mnie, by szanować posąg bogini. Oraz, że jedyne, co może znaleźć się w kielichu, to światło księżyca. Ach tak? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Karmiłam cię. Dałam ci dom. Uczyłam cię. I tak mi się odwdzięczasz? Tak, jakbym to wszystko robiła dla ciebie za darmo? Wiem. I przepraszam, mamo. Nie mogę tego zrobić. Cóż więc? Nie możesz być moim dzieckiem. Mamo? Co się dzieje? Co się teraz dzieje? To tato? To ty byłeś? Jak to się stało? Twoje nogi. Spokojnie, Rio, już dobrze. A co do ciebie? Trzymaj się z dala od mojego syna. Czy on ma wystarczającą ilość magii? Teoretycznie miał to na fajerwerki, ale... Tato? Twoja magia miała być na święto. O czym ty mówisz? Święto? O, Rio, nie przejmuj się głupimi fajerwerkami. Jesteś dużo ważniejszy niż wszystko inne. A jak się czujesz? W porządku, tato. Nic nie czuję, ale też nie boli. To dobrze. Bardzo dobrze. Trochę się jednak boję. Co się stanie, gdy wzejdzie słońce? Nie wzejdzie. Dopilnuję tego. Nie wygłupiaj się, tato. Nie masz takich mocy. Nonsens. Pogrążę ten świat w ciemności, jeśli tylko to zapewni ci bezpieczeństwo. Tato, co powinienem zrobić? Nic nie musisz robić. Jeśli zasnę, nic mi się nie stanie? Nic a nic. Będziesz bezpieczny. Dopilnuję tego. Okej, więc chyba pójdę spać. Dobrze, nie martw się. Dobranoc, Rio. Kocham cię. Zobaczymy się rano. Złe zakończenie 2. Jutro słońce nie wzejdzie. Okej, moi drodzy, jestem trochę w szoku. Weźmy ten ostatni plik zakończenia, tak? I po prostu tym razem weźmy po prostu od niej tą fiolkę i przypuszczam, że będziemy mieli kolejne zakończenie, prawda? No dobrze, spróbujmy wziąć fiolkę. Jasne, zrobię to. W końcu to na szczęście, prawda?
Nie zaszkodzi. Może nawet zbiory będą obfitsze. Bestii! Jakie zbiory? Jakie zbiory? Bo ja nie sądzę, że mówisz na temat zbóż. I urosną wielkie dynie. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Idź więc, napełnij kielich dzisiaj przed północą. Rezultaty będą wspaniałe. Aż tutaj będą widoczne. Daję słowo. Leć, jestem taka podekscytowana. Nie... O Jezu. Okej, nikogo nie ma. Muszę jedynie się wspiąć na posąg i wlać, a potem po prostu wrócę do domu, tak jak mi powiedziano. Wiem, że to nic złego, ale jestem podnerwowany. Boże drogi, nie. Zobaczmy. Posąg góruje nad tobą. Jej poza nie wydaje się być taka radosna jak zwykle. Słuchajcie, dajcie spokój. Witaj, droga pani Luciano. Przyniosłem ci napój. Wspiąłeś się na posąg i wypełniłeś kielich. I gotowe. To prezent od mojej mamy, więc mam nadzieję, że ci się spodoba. Do zobaczenia później na święcie zbiorów. Mhm. Czyli możemy w takim razie pójść teraz i dalej spać, tak? Cudownie, wspaniale. Nie mogłeś doczekać, co się wydarzy, moi drodzy, jutro. Dzień dobry. Ha? Nadal jest noc? Czemu się nie zmieniłem? Tato? Tato, jesteś w domu? Gdzie jesteś? Ale... Co to wszystko znaczy? Co się stało na farmie? Niebo! Co się dzieje? Muszę iść do miasta, znaleźć wszystkich! Muszę znaleźć tatę! Ja nie wiem, czy ty cokolwiek znajdziesz, słuchaj. Jakby... Trawa dookoła Hayley jest pokryta krwią. Brakuje jej twarzy. Jej ciało wydaje się być dziwnie prawdziwe. Hayley, co się stało? O Boże. Dobra. Zajdźmy. Zobaczmy. Mhm. No. Posąg jest pokryty czymś, co okazuje się być krwią. Tekst na płycie się zmienił i mówi: nakarmiliście boginię swoimi życzeniami na najbliższe zbiory, a ona spełniła wasze życzenia. Niech wasze zbiory będą tak obfite, jak tego chcieliście. O Boże. Nie chcę wejść do środka. Gdzie jest nasz tata? O, tu... Rio, tu jesteś. Mamo, co się dzieje? Nie mogę znaleźć taty i nikogo innego. Co się stało? Co się dzieje? Święto zbiorów się dzieje. Uroczyste otwarcie wspaniałego sezonu zbiorów. I to wszystko dzięki tobie. Patrz tylko. Czyż to nie piękny widok? Nieskończony zapas jedzenia. Wieczne świętowanie z najlepszą ambrozją, jaką ktokolwiek może sobie wyśnić. I my w centrum tego wszystkiego. Tak długo na to czekałam. Ciągle się wahając, że dobrze zrobiłam, wybierając to miejsce. Mówili mi, że to nie jest warte świeczki, że powinnam próbować gdzieś indziej. Ale gdzież mogłabym zebrać tak obfite zbiory? Moje niekończące się czekanie w końcu się opłaciło. I to dzięki tobie, mój piękny synu. Synu, na którego od zawsze zasługiwałam. Będę królową tego świata. A to czynicie moim małym księciem, czyż nie? Cóż to za mina? Och, nie bądź smutny, Rio. Zaprosiłam wszystkich moich przyjaciół. Wkrótce się tu pojawiłby świętować z nami. I z pewnością będą chcieli ci podziękować za te wspaniałe zbiory. Złe zakończenie 1. Święto krwawego księżyca. Przepraszam, a jest jakieś... Jakieś dobre zakończenie w tym wszystkim? No to już wiemy, że nasza mamusia jest po prostu z piekła rodem, więc chciałabym jedną rzecz spróbować zrobić. Wziąć drabinę. Czy mogę tutaj to zrobić po prostu? Tak, weźmy olej, dokładnie, mamy lampę i spróbujmy nie wychodzić na zewnątrz, tak? Jeszcze czegoś po prostu poszukać, wrócić na przykład... Dokładnie. Coś tu się, słuchajcie, wydarzyło. Obraz wydaje się być inny niż wcześniej. Może nie widziałeś go dokładnie w ciemności. Czy tu coś będzie? Tak myślałam, że może możemy stworzyć jakiś, słuchajcie, nie wiem, jakiś potionek, jakąś esencję, cokolwiek. Aha, żeby to zrobić, żeby ją pokonać. Na krześle leży czaszka, chociaż nie kojarzysz, by była tutaj wcześniej. Okej.
to tyle? Poczekajcie, tego chyba wcześniej nie było, niż dałam tego dziennika, schowane we mgle, dodając do liczb nocy. Gdybym tylko znał szyfr, mógłbym to otworzyć. Przejdę do sypialni, może tym razem się uda. Wprowadź cyfry, jest, udało się. Czekajcie, tam mówili coś o sumie, nie? Miałam dwa szyfry, Jezus Maria, już nie pamiętam tego wcześniejszego, ale na pewno ten jeden mam zapisany i nie wiem, może to trzeba dodać? Dobra, nieważne, nie domyśliłabym się, moi drodzy, internet mówi, że to jest 7044. Zajrzyjmy do środka, w końcu! W środku wydaje się znajdować kolekcja książek. Są to książki dla dzieci, podręczniki szkolne, bajki. Po otwarciu pierwszych stron widzisz sygnaturę biblioteki. Wow, już dawno minął termin oddania. Na spodzie stosu jest notatka. Jeżeli to czytasz, a wiem, że potrafisz, nie zastanawia się nawet. Odłóż je, zanim je spalę. Okej, raczej żadnej nie wezmę. Dobra, kiedy przejdziemy już dalej z fabułą, tutaj ten kruk, ta wrona, która była poprzednio, daje nam klucz i nasz bohater mówi, ale chyba nie jest on to, a może? To jest może, słuchajcie, klucz do tego pokoju, ten, który cały czas był zamknięty, tak? Dobra, cicho, ona będzie nam mówiła, że ma dla nas obiad. Bestii, mnie to nie interesuje, mnie to w ogóle po prostu absolutnie nie interesuje. Ja idę otwierać w końcu te drzwi, które były zamknięte, ponieważ przypuszczam, że do tego właśnie mamy ten oto klucz. Tak? Mam nadzieję? O! Hej, jesteś tutaj! Cześć, mody. Mówiłam! Znaczy, wydaje mi się. Jak się tutaj dostałeś? Upuściłeś klucz. Przyłapałeś mnie. To był kiedyś mój pokój. Więc to ty jesteś Ingram? Wiedzieliśmy to już. Autor wpisu w tych książkach? Tak, to ja. Więc byłeś jej synem? Jej innym synem? Coś nie możesz tego faktu przetworzyć. Och, wybacz. Po co tutaj jesteś? Przychodzę tutaj od czasu do czasu, by pozbierać moje rzeczy. Nie żebym miał dużo do zebrania, ale nie jest łatwo nosić rzeczy, będąc tak małym jak ja. Rozumiem. A więc? Śmiało się rozejrzyj, młody. Wiem, że jesteś ciekaw. Okej. Na podłodze leży stary dziennik. Czy mogę go przeczytać? Śmiało. Może nawet lepiej, jak to zrobisz. Zima XXX. Śnieg jeszcze nie spadł. Cieszy mnie to. To znaczy, że mogę nadal chodzić do miasta. Kiedyś nienawidziłem tego przez wszystkie wystawione tam strachy. Tak naprawdę nadal wywołują u mnie dreszcze. Jakby wbijały we mnie swoje spojrzenia, wywiercając się w każdą część mnie. Czyli przypuszczam, że to jest autentycznie jej prawdziwy syn tej wiedźmy, nie? One wiedzą, że tutaj już nie przynależę. Mimo to nie czuję się przez nie źle. Nie jest tak, jak to działa na ciebie. Pewnie dlatego chcesz, bym to ja chodził do miasta zamiast ciebie, prawda? Nawet gdybym nie mógł ich znieść, nadal byś mnie zmuszała do pójścia. Wiosna XXX. Widziałem dzisiaj panią B po raz pierwszy od dawna. Powiedziała, że bardzo urosłem od ostatniego naszego spotkania. Powiedziała, że tęskni za widzeniem mnie w bibliotece. A, może to jest pani bibliotekarka. Byłem jednym z jej najlepszych uczniów. Szybko się uczyłem. Wspomniała, że pamięta chwilę, gdy uczyła mnie, jak się pisze moje imię. Nam obu udzieli się emocjonalny nastrój. Nauka pisania była chyba najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. Nawet jeśli miało mieć to konsekwencje w domu. To mi przypomniało. Widziałem dzisiaj w mieście kobietę, która się zezłościła na dziecko. Przed księgarnią płakał, krzyczał i robił różnego rodzaju hałas. Widać było, że miała tego dość. Jej twarz to mówiła. Była wściekła. Ale nie uderzyła go. Lato XXX. Przypuszczam, moi drodzy, że ten syn miał swoje własne doświadczenia z tą czarownicą. Powiedziała, że bardzo późno wróciłem dzisiaj z miasta, ale tak nie było. Przyniosłem wszystko, o co prosiła, więc nie miała powodu być złą. Teraz już mnie to nie dziwi. Po prostu się złości bez powodu. Zamknięcie mnie w składzie na całą noc, bo źle na nią spojrzałem. Pewnie uważa to za karę, ale mój pokój wcale nie jest dużo większy. Ostatnio coraz łatwiej ją zdenerwować. Nie do końca wiem czemu, ale martwi mnie to. Tylko dlatego tutaj nadal jestem. Z czasem coraz bardziej widoczne jest dla mnie, że ktoś musi mieć na nią oko. Gdybym tylko był na tyle silny, by móc coś z tym zrobić. Jesień XXX. Wiem, co planuję. I wiem, że będzie chciała mnie zmusić do tego. Odmówię. To są ludzie, nie jej zabawki. I na pewno nie jej pożywka. Są dla mnie jak rodzina, czego nie mogę powiedzieć o niej. Zbyt wiele razy jej słuchałem, bo się bałem. To jednak dotyczy czegoś dużo większego niż tylko mnie. I jej na to nie pozwolę. Nie będę w tym żadną pomocą. Czara goryczy się przelała. Uciekam stąd. Pójdę do miasta i powiem wszystkim, co planuję. Już się jej nie boję.
I przypuszczam, że dlatego został zamieniony w tego we wronę. Stare łóżko, całe pokryte kurzem. Drewniane pudło, nie ma możliwości. Możemy z tobą teraz porozmawiać? A gdzie reszta? Co masz na myśli? Nie ma reszty. To wszystko, co napisałem. Ale mówiłeś, że planowałeś ucieczkę. Co cię stało potem? Co się stało? Złapała mnie. O co? Dlatego jestem utkwiony w tej formie. Wiedziała, że powiedziałbym wszystkim, więc rzuciła klątwę, bym został ptakiem na zawsze. Jestem za mały, by coś działać. I kto by słuchał ostrzeżenia małego, głupiego ptaka jak ja? Ale mimo to mi powiedziałeś. Tak, bo dzieciak taki jak ty najbardziej powinien był to usłyszeć. Pozbywszy się mnie, byłeś idealnym typem osoby, której ona potrzebowała. Nadal nie wiem, czy jestem w stanie w to wszystko uwierzyć. Mama zawsze była taka miła i... Twoja klątwa. Można by ją jakoś zdjąć? Heh. Można, ale to nie jest takie proste. Jak? Może mogę pomóc? Nie, jeśli nie jesteś ekspertem w odpiłowywaniu ręk... Okej. Okay. Że co? Jedyny sposób na zdjęcie klątwy to wypicie krwi członka rodziny. Fuj. Zaklinam pół ptasie dziecię, pełne niewdzięczności. Ptakiem zostaniesz, bo wielce pragniesz wolności. Krew i soki z drzewa swojej rodziny pobierz, przyjmij je i od klątwy wolnym będziesz. Nigdy tego nie zapomnę. Nienawidzę tego idiotycznego rymu. Ale zrobiła to wiedząc, że jeśli bym się do niej zbliżył, to z łatwością by mnie zabiła. Może spróbujesz troszeczkę mojej słomy? Może to by podziałało? Słucham? No bo skoro ona jest moją mamą i twoją, to czyni nas braćmi. I patrz co to z tej strony. Kto wie? Chyba każda część mnie jest ze słomy. Moje włosy, krew, pewnie i kości. Może więc, jeżeli zjesz trochę mojej słomy, to jakoś podziała. Żartujesz, prawda? No wiesz, może nie zadziała, ale czy nie warto spróbować? To tylko słoma, co najwyżej zjesz trochę siana. Wiecie co, pomijając, ale ten bohater jest naprawdę przeuroczy, on jest taki mega naiwny, tak? I same złe rzeczy go spotykają, ale to, że on chce tak wszystkim pomóc, jest taki łatwowierny, to jest takie typowo dziecięce. Dobra, co tam, daj słomkę. I czyżby? No dalej, nie jest aż tak to trudne do zjedzenia. Jadłem mnóstwo liści, zanim tato powiedział, bym przestał. Młody, co? Przystojak! Let's go! Podziałało! A niech mnie, naprawdę! Dobra, błoty, wyjmy stąd! Hej, hej, nie mogę jeszcze! Mama nadal na mnie czeka! Ach, nie chcesz tej kobiety za mamę, wierz mi, młody! Nadal tego nie widzisz? Popatrz, co mi zrobiło, jak tylko jej odmówiłem! Jak myślisz, co zrobi tobie? Przestań krzyczeć! Nawet nie jest tak miło, jak myślę, to naprawdę znaczy, że mogę tak po prostu sobie pójść? Tak, ja ci w tym pomagam! Wyskakuj przez okno i wracamy do miasta! A ta wiedźma niech samotnie gnije w lesie! Ale ona czeka na mnie. Powinien był się domyśleć, że będą z tobą problemy. Próbuję cię uratować skórę przed tym, co mnie przytrafiło. Bądź gorzej! Ale jasne, że tego nie rozumiesz. W końcu jesteś tylko dzieckiem. Tak, a ty tylko nastolatkiem? Ech. Poza tym, czy to nie jest właśnie podczas ucieczki zostałeś złapany? Ech. To diabła, no dobra, rozumiem. Ba, więc co zrobisz? Poprosi cię, byś zrobił coś dla niej w mieście. To noc zbiorów, a ona się do tego przygotowywała. Jeżeli jej odmówisz... Coś wymyślę. W końcu jestem mądry. A mama? Może nie okaże się taka zła, jak mówisz? Nie liczyłbym na to. Będę czekał na ciebie na zewnątrz. Cokolwiek zrobisz, wydostań się przez frontowe drzwi w jednym kawałku, dobrze? Czyli moi drodzy, lepiej zapiszmy grę. Ja to wolę zrobić, tak? Absolutnie, że tak. Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli po prostu się zgodzimy, to i tego nie zrobimy, to może będziemy gdzieś w stanie to wylać? No nie wiem, wiecie, ten, po prostu ona dam nam ten kieliszek, my go wylejemy, ale nie wylejemy go do posągu, więc wszystko powinno chyba pójść dobrze, prawda? I mamy nową opcję, sabotaż, proszę bardzo. To dobrze, dobrze, wezmę ją, niech tylko... Aj, upuściłem ją, przepraszam mamo, to był wypadek, nie wszystko stracone, po prostu pójdę do domu i powiem wszystkim, by ściągnęli... Upuściłeś. Wiem, ale czy nie możemy... Zrobiłeś to specjalnie. Myślisz, że jestem głupia? Nie, oczywiście, że nie, ja tylko... Skandaliczne. Moje dzieci potrafią mnie tylko zawodzić. Mamo? Ha? Ja... Niezła próba. O, uciekaj stąd, młody. Moment, słuchajcie, chyba nie wszystko stracone. O, proszę bardzo, no rusz się, biegnij. Zajmę się tym. Ty robisz to, w czym jesteś najlepszy. Wchodzisz mi w drogę. Zawsze byłeś jednym wielkim zawodem, Ingram. Nic nie powiesz? Nawet do własnej matki?
Już się ciebie nie boję. To dlatego rzuciłaś na mnie klątwę, prawda? Bo wiedziałaś, że już mnie więcej nie przestraszysz. A gdy się nie boję, jestem od ciebie silniejszy. Ha, to się okaże. Wiesz, Ingram, pomimo całego bólu serca, jaki mi zadałeś, nadal jestem rodzicem. Że co? Co robisz? Zabieraj stąd swoje paskudne szpony! Poczułeś ulgę mówiąc to? Jesteś szczęśliwy? Może tego nie widzisz, ale jestem twoją matką. I nic bardziej nie uszczęśliwia matki, niż radość jej dzieci. Więc może wyświadcz swojej starej mamie przysługę i uśmiechnij się dla niej. Tato. Halo. Tato, obudź się. Obudź się, mój przyjaciel, potrzebuję pomocy. Rio, czy to już rano? Mógłbym przysiąc. Rio, ale co to? Przecież ty nie miałeś. Wiem, ja bym nie wychodzić w nocy. I przepraszam, bardzo przepraszam. Ale mój przyjaciel jest w opałach, potrzebuje pomocy. Jeśli się nie pośpieszymy... Nie. Okej. Zająłem się tym. Ona już nikogo nie skrzywdzi. Nigdy więcej. Lecz jeśli nie będzie to problemem, to ja potrzebuję pomocy. Z małą sprawą. Okej. Chyba w porządku. Chyba jest okej. Nie wiem. Słuchajcie, mogę się ruszać? Mogę coś robić? To są fajerwerki! O mój Boże! Dobra! Czemu się uśmiechasz? Z powodu fajerwerków? Czy też, bo udało nam się ocalić tyłki i przetrwać noc? Wszyscy moi przyjaciele mają mamy, ale nikt z nich nie ma starszego brata jak ja! Prawda, jesteśmy braćmi. Już nie da się temu zaprzeczyć. Każdy by zauważył podobieństwo. No popatrz tylko na nas. Mamy ten sam uśmiech, no co nie? O mój Boże! Prawdziwe zakończenie, uśmiech taki jak mój! Słuchajcie, i to było ostatnie zakończenie, Boże kany! Jak mi się ta gra niesamowicie podobała, cudowna była. Przemilczmy to po prostu, że ja się przestraszyłam wielokrotnie, ale... Było mega i cieszę się bardzo, że zakończyliśmy, moi drodzy, tym pozytywnym zakończeniem po prostu, a nie tymi negatywnymi. I po prostu, no, niesamowita gra. Mam nadzieję, że też się tak dobrze bawiliście jak ja.